Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku nowej modyfikacji na kanale, czyli zagrajmy w Zagadka Orków Prolog. Jest to modyfikacja do Gothica 2, myślę, że nie ma co przedłużać, możemy od razu zacząć. Sprawdzę sobie tylko ustawienia gry, czy wszystko jest ok. Czułość myszy to się okaże w czasie swoim własnym. Dobrze, tu jest wszystko ok, to co? Może zacznijmy od razu nową grę. Szczerze nie wiem, czego się spodziewać. Pierwszy raz odpalam modyfikację, więc zobaczymy. Oczywiście ze Spina. Podobno jest dubbing. Ok, czułość myszy mam całkiem niezłą. Mogę się cofnąć? Okej, okay, mogę, ale za mną kompletnie nic nie mam. Nie wiem dlaczego, gra nie daje mi skakać. O proszę, w ogóle widzę, że mamy... Jest i nasza zguba, a już myślałem, że nie żyjesz. Dobrze cię znowu widzieć, żywego i całego. Ciebie też, Orto. Wszystko w porządku? Jak na razie tak. Jedynie Erwin nie może się z tym wszystkim pogodzić. Tak wściekłego jeszcze nigdy go nie widziałem. Gdybyś tu był godzinę temu, mógłbyś zobaczyć jego wyraz twarzy. Myślałem, że zaraz nas pozabija. Na szczęście tego nie zrobił. Okej. Okay. Wiesz coś może o tym miejscu? Wiesz coś może o tym miejscu? Niestety, ale nic o nim nie wiem. Wiem tylko, że trafiliśmy do odciętej od reszty świata doliny. Nic dziwnego, przez te góry nie przeprawiłby się nawet najtwardszy poszukiwacz. Okej, okay, dobra, w porządku. Mamy taki jakby inwentarz, coś jak było w Gothicu 3. Fajna sprawa. Czyli pod jedynką wyciągamy broń. Dokładnie. Czy gra mi już daje skakać? Tak, już teraz mogę skakać. Świetnie. Mamy jakąś mapę? Nie wiem, ale widzę, że gościu ewidentnie chce ze mną pogadać. Czy mogę otwierać kuferki? Dobre pytanie, nie wiem, ewentualnie dostanę... Nie znam się na otwieraniu zamków. Dobrze, czyli musimy się nauczyć otwierania zamków. Modyfikacja podobno nie jest długa. Na około jakieś 5-6 godzin rozgrywki. Znaczy dla kogoś... no zależy dla kogo. Dla mnie jest to jeden z w miarę krótkich modów. Podobna do Cieni Przeszłości, które mieliśmy ostatnio. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Pozbierajmy, co możemy... Jak na początku gry, zawsze powinno się tak robić. Pozdrawiam. Bardzo ładny dubbing, podoba mi się, od razu mówię. Boli mnie troszeczkę, że już odeszłam od dubbingowania, bo był moment, że mówiłam wam, że będą dubbingi i będę udzielała głosu, a się troszeczkę pochrzaniło i niestety nie robię tego już. Okej, ty się nie obrazisz, jak sobie wezmę te rzeczy? Dobrze, widzę, że się nie obrazisz się, to okej, okay, to ja sobie to pozbieram sobie to, dobra? Spoko, gościu? Mamy kilofy, podejrzewam, że mi się przydadzą. Czy ten miecz mogę zabrać? Zardzewiały miecz dwuręczny. Który jest gorszy? Okej, mamy całkiem niezłą broń. Nasze statystyki... O kurde, jesteśmy całkiem nieźli, w sensie lubię takie modyfikacje, które zaczynają się, wiecie, nie z totalnego dna, bo są też ciekawe. Dobra, jeszcze... Zbiorę sobie mięso kopacza i pogadajmy z Clarencem. Okej, okay, widzę, że z Clarencem nie mogę porozmawiać. Muszę porozmawiać z tamtym gościem, który chciał mnie zagadać. Patrz, do czego doprowadziłeś. Przez ciebie zawsze są jakieś kłopoty, Clarence. Na następny raz patrz pod nogi. Nie zamierzam po raz drugi lądować znowu w jakiejś dziurze. No, nareszcie jesteś. A już myślałem, że na dobre zgubiłeś się w tym szybie. Spokojnie, złego diabli tak szybko nie biorą. Oto dowódca może być spokojny. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest dobre pytanie. Przez godzinę twojej nieobecności zdążyłem trochę rozejrzeć się po okolicy. Fakt faktem daleko nie zaszedłem. Nie opuściłem nawet tego wzgórza. Z tego, co udało mi się zaobserwować, to znajdujemy się w dolinie otoczonej szczelnie wysokim pasmem górskim. Widocznie jedyna droga, która tutaj prowadzi, to ten opuszczony szyb górniczy, do którego wpadł Clarence. Podążając tą ścieżką, trafimy do centrum tejże doliny. Zaraz po lewej stronie ścieżki rozpościera się niewielki las. Udało mi się także dostrzec ruiny jakiegoś zamku. Zamku? Myślisz, że ktoś może w nim mieszkać?
Raczej wątpię w to. Ten zamek to tylko kupa kamieni. Widać, że toczyły się o niego kiedyś zażarte walki. Czekaj. Coś mi się przypomniało. Co takiego? Czy to nie tą dolinę kazał nam odnaleźć Karalius? Zamek to chyba najlepszy dowód na to, o czym on nam mówił. Być może przekonamy się o tym. Jeśli to ta dolina, Karalius będzie zachwycony. Wreszcie będziemy szybsi od Togura i Boharta. Tylko na to wszystko potrzebujemy dowodów, których jak na razie nie posiadamy. Co zamierzasz teraz zrobić? Na pewno nie będę stał założonymi rękami i lamentował nad naszym losem. Rozkazy Karaliusa są jasne. Mieliśmy odszukać tą cholerną dolinę i jak na razie przynajmniej to nam się udało. Trzeba będzie ją dogłębnie zbadać, żeby nie zarzucono nam, że się pomyliliśmy. Tylko na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dlaczego? Clarence nie może chodzić, a to wszystko przez ten niefortunny upadek. Wpadając do szybu, zwichnął sobie kostkę. I to dość paskudnie. Dopóki nie stanie na równe nogi, będziemy tutaj cały czas stacjonować. Bez niego nie ruszymy w głąb doliny. Postaram się mu jakoś pomóc. Okej, czyli rozumiem, że ja sobie tak po prostu wyjść nie mogę. W sensie myślałam, że zaraz sobie, wiecie, pójdziemy gdzieś w cholerę. Będzie fajnie. Okej, kolejne kilofy, kolejne złoto. Nie wiem, czy złoto już się pojawiło, ale kilofy na pewno. Okej, czyli wygląda na to, że w teorii nie możemy sobie stąd pójść, czy możemy? W sensie ten dowódca jest taki trochę... Wolałabym z nim chyba nie ten. No ale nie wiem, jak sama pójdę? W teorii, no on też sam poszedł, no nie? Dobra, co mówi nam dziennik, bo to jest istotne. Górska dolina. Nie jest dobrze, znaleźliśmy się na jakimś odludziu w dolinie zapomnianej przez świat. Erwin zdążył już się rozejrzeć po okolicy. Po lewej stronie ścieżki prowadzącej z gór rozpościera się niewielki las, zaś w centrum doliny znajdują się ruiny zamku. Coś mi to przypomina. Jesteśmy tutaj uziemieni, a to wszystko przez uraz Clarence'a. Będę musiał mu jakoś z tym pomóc. No jak możesz pomóc gościowi, jak ma kostkę zwichniętą? Tak trochę słabo bym powiedziała. O, tam są normalnie ścierwojady na dole. Okej, czyli nie ma jakiejś wielkiej tragedii, w sensie... To miejsce jest dosyć takie, bym powiedziała, przyziemne. Nie znam się na otwieraniu zamków. Czy ja kiedyś będę mogła pootwierać te... Coś zebrałam, mi się nie podświetliło. Kiepski szeroki miecz jest... O! A nie, bo ja mam kiepski długi miecz. Jaszczurzy miecz, no nie podoba mi się, że to znalazłam. 30 punktów siły za mało. Dobra, pozbierajmy, co nam się nawinie do rączek. I co? I tam jest jakieś jezioro też na dole. Ciekawi mnie, co to za mapa, bo nigdy jej w sumie nie widziałam na oczy. Dobra, tam raczej schodzić nie chcę. Znaczy bardzo chętnie, nie? Ale boję się, że mi mój przełożony przypierdzieli. Dobra, Clarence, czy ja teraz mogę z tobą porozmawiać? Tak. Co z twoją nogą? Słyszałem, że nie możesz chodzić. Tak. Boli jak cholera. Mogłem bardziej skupić się na drodze. Wtedy nie doszłoby do tego wszystkiego. Kostka strasznie mi spuchła, przez to nie mogę wstać. Na domiar złego zapomniałem zabrać z miasta kilka mikstur leczniczych. Teraz muszę cierpieć przez swoją głupotę. Postaram ci się jakoś pomóc. Na pewno nie zostawię cię z tym samego. Dobrze to słyszeć. Wiedziałem, że zawsze mogę na tobie polegać. Co konkretnie potrzebujesz? Wystarczy, jak przyniesiesz mi 6 sztuk ziela leczniczego i 2 sztuki górskiego mchu. Te rośliny powinny rosnąć w tej okolicy. Nie pogardziłbym także butelką wody. Od tej całej wędrówki zdążyło mi już zaschnąć w gardle. Jakoś to załatwię. Skąd ja mam ci tego gościu wziąć? Szczególnie ten górski mech. Przecież ja tutaj chodziłam i nic nie widziałam. Górski mech powinien rosnąć przy ścianach skalnych. No ale co mi to daje? A rośliny jakieś w ogóle zebrałam? Roślina lecznicza, ziele. On chciał ziele czy rośliny?
O matko, czemu ochrypłam? Clarence poważnie skręcił sobie kostkę, przez co nie może kontynuować wędrówki. Kazał przynieść sobie 6 sztuk ziela leczniczego i 2 sztuki górskiego mchu. Powinienem łatwo je znaleźć w tej okolicy. Co ty, Clarence, rozumiesz przez te okolice? Bo ja się teraz zastanawiam. Chyba, że mamy po prostu zejść na dół. No, górskiego mchu tutaj nigdzie nie widziałam. A on rośnie, no właśnie w takich miejscach, że przy ścianach najczęściej. Także chyba musimy zejść niżej. Na to by wyszło. No dobrze, to w takim razie zejdziemy. Mam nadzieję, że Erwin mi nie zrobi krzywdy. Witaj, panie chrząszczu. Czy ja mogę tutaj wejść? Mogę. Tym bardziej mi się to nie podoba. Bo to znaczy, że może ten górski mech być nawet w tym miejscu. Okej, no tam są ścierwojady. Podejrzewam, że trzeba zejść na dół po prostu. To nie byłoby wcale głupie. Może tutaj gdzieś przy tej skale będzie górski mech rósł. Może przy tym kamieniu. One też lubią przy takich kamieniach rosnąć. Nic z tego. No dobra, no to skoro w tej okolicy, no to się rozejrzyjmy. Tam są na dole ścierwojady, one nie zrobią mi raczej większej krzywdy. Powinny też pilnować raczej ziela, więc też powinno być okej. Dobra, no chyba nie muszę pojedynczo w sumie. Wyglądają ciekawie, albo to górski ścierwojad. To jakiś nowy ten gatunek. Okej, okay, pokazuje mi wszędzie wszystko. Surowe mięso i udziec, dobrze. To pocieszające. Pogryzły mnie trochę, mimo że to są zwykłe ścierwojady. No dobrze, nieważne. Zjedzmy trochę sera. Roślina lecznicza. No mieliśmy mu znaleźć zioła. Nie wiem, czy to dobrze, że ja tutaj poszłam. Czy niedobrze. Polna jagoda. Tutaj są... Okej, okay, są zioła, dobra. Są zioła, więc to już jest coś. Kolejne ziele. A ten górski mech, no gdzie ja to znajdę? Okej, ziele już powinniśmy mieć. Tak, bo on chciał 6, więc już mamy i tak zapas. Jakiś może tutaj mech rośnie, coś, nic. Słaba sprawa, bym powiedziała, wiecie? I gdzie taki górski mech może rosnąć? No dałabym sobie głowę uciąć, że przy takich właśnie skałach. A tutaj nic takiego nie ma. Okej, widzę, że tutaj są w miarę prości przeciwnicy, więc raczej gra chce, żebym tutaj chodziła sobie. Ale górski mech, gdzie ja to cholerstwo mogę znaleźć? Tutaj już byłam przed chwilą. Górski mech. Cześć, panie kratoszczurze. 1 i 2. Uuu, tam są zębacze. Podejrzewam, że właśnie koło tych zębaczy, wiecie? Bo tam są takie skałki. A czy jak weźmiemy sobie pojedynczego zębacza, to bez problemu, nie? Jest ich tam kilka, ale one powinny się raczej rzucić na mnie w pojedynkę. Sporo mamy udźca z tego. Dobra, zjedzmy coś. Dobra, mikstur na razie nie chcę pić. A dlaczego ja nie mogę mu dać po prostu mikstury leczniczej? Dlaczego gra jest taka wredna dla mnie? Przecież to jest masakra. Dobra, idziemy do tych zębaczy. One powinny chyba tego górskiego, coś mi się wydaje, pilnować dziadostwa. Powiedzcie mi, że przyjdziecie pojedynczo jak normalny zębacz. Tak, dziękuję. Dziękuję ci, panie zębaczu. A czy mamy sporo kryta, nie powinno być problemu. Naprawdę? Wolisz jedzenie? Takie? Niż żywe? Okej, dałam się dziabnąć, niestety. Mogę z ciebie coś wziąć? Nie mogę. No coś czuję, że tam będzie górski mech. Przynajmniej wygląda to, jakby miał być. Cześć, zębaczu. Dobra, pięknie. Jak tak dalej pójdzie, to ja zwiedzę całą dolinę, a nie znajdę górskiego mchu, nie? Ciekawe, czy tych zębaczy będzie tutaj więcej?
Mi się wydaje, że ja nie powinnam tutaj chodzić, ale no nie widziałam nigdzie. Okej, jest ich więcej. Tam jest jakiś most. No chodź tu. Dziękuję, zobaczę. Ej, no ja naprawdę, ja mam wrażenie, że ja idę gdzieś, gdzie nie powinnam, nie? Troszeczkę mi grę przycina, jak próbuję atakować te zębacze. To jest nieprzyjemne. Tak, gdzieś w okolicy, nie? A okolica to jest, kurde, wypizdów dolny. Chodź, mruczku. Któryś mruczek do mnie? Chodź tu. Dziękuję bardzo. Ej, naprawdę, myślę, gdzie jest ten górski mech, nie? Może go gdzieś ominęłam? Może powinnam zejść w dół, a nie iść tutaj do tych zębaczy? Szczerze? Nie wiem. Chodź, paskudo. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest? Coś tu znajdę? No, idę do jakiejś zapomnianej, kurna, części wyspy. Okej, tam jest ten zamek, o którym mówił nam nasz dowódca. No dobra, no tutaj są ewidentnie moby dla mnie, nie? W sensie zębacz, cierwojad, kretoszczur. To są idealni przeciwnicy dla takiego bohatera jak ja. Szczerze? Nie wiem, no pochodzimy po tym lesie i zobaczymy, może się coś ruszy dalej. Ała. W sumie mogłabym się znowu na nie rzucić, ale no wolę sobie je wziąć pojedynczo, żeby mnie zanadto nie pogryzły. Nie ma potrzeby, żeby sobie komplikować życie. Dobra, dałam się dziabnąć niestety. Dobra, jeden mi wystarczy. Tam może być też górski mech jeszcze. Dobra, zanim tamten się skapnie. Nie skacz. O, ten miał grzyby normalnie. Dobra, tu może być górski mech gdzieś w tej okolicy. Nie obraziłabym się, powiem szczerze. Ale bardzo podoba mi się mapa, bardzo mi się podoba to, że nie jesteśmy leszczami od zera. To jest pocieszające. Powinnam chodzić bardziej przy ścianach skalnych. Coś tu ktoś coś je. Okej, kolejne ścierwojady. Nie, mnie najbardziej tylko rozwala, że ten gościu powiedział, że w okolicy powinnam coś znaleźć, a ja wyszłam chyba nie na okolicę, tylko cholera wie gdzie. W deszcz polny. No świetnie, a górski mech gdzieś znajdę? Fuck my life. Kolejne ścierwojady. Może powinnam bardziej iść tam przy tamtej ścianie. Może one mi dadzą? Nie, one mi nie dadzą górskiego mchu na pewno. Dobra, wiecie co? Przejdźmy się troszeczkę w tą stronę przy tej... Głazorost. Co to jest? Ja się pytam. Co ja znalazłam? Dobra, tutaj są kolejne ścierwojady. Tu przy tej ścianie coś jest? Nie ma nic. A to stary ścierwojad... Ale on klepie, cholera jasna. Te paskuda. A bo to są jakieś Dobra, idę stąd. Które się zapisałam? 10:53. To 51. Dobra. Wiecie co, wydaje mi się, że się zapędziłam. Może byśmy spróbowali zejść na dół raczej. Sprintu nie ma. Dobra, no to się wrócimy. Trochę expa, fajnie, fajnie. Poziom 10 ma nasz bohater, też fajnie, fajnie. Tylko gdzie ja znajdę górski mech?
Górski mech jest taki mech. O Boże, dobra. Holender. Górski mech, no powinien być w górach, czyli tutaj, nie powinno być trudno go znaleźć. Powinien być ogólnie dostępny, tak jak głupia roślina lecznicza, nie? A nie jest. Super będzie, jak faktycznie byłam w dobrym miejscu, tylko jestem ślepa, nie? Nie no, raczej bym nie przegapiła górskiego mchu, nie? Dobra, zrobimy sobie tutaj zapis, bo jakbym gdzieś się spartaczyła czy coś, to żeby ten... Dobra, no teraz jesteśmy w miarę blisko obozu, jeżeli idziemy w dół. Górski mech. Jest pan gdzieś tutaj, panie górski mechu? Tam są znowu wilki na dole, no okej. Kretoszczury. Ekipa podstawowa, bym powiedziałam. Tu jest jakaś dolina. O nie, kretoszczury mi się biją z wilkami. Gdzie ja znalazłam, do cholery? Aligator! Pozdrawiam! Oh my god! On mnie może zabić w wodzie? Cześć, panie aligatorze. Słyszeliście, jak plusnął? Dobra, kurna mać. dobra, wczytajmy się. What the hell? Dobra, wracam na górę i postaram się poszukać na górze tego mchu. No coś czuję, że mnie nie powinno tu być w ogóle. Zioła lecznicze znaleźliśmy koło tych ścierwojadów, na samym dole tak naprawdę. Gdzie ja jestem? Fuck my life, no dobrze stałam. O Boże. Dobra, tak, więc tam znaleźliśmy. To oznaczałoby, że górski mech powinien być też gdzieś niedaleko. Chyba, że muszę iść po prostu do Clarence'a i powiedzieć mu, że elo, masz ten, zioła, ale nie mogę znaleźć górskiego mchu, więc się wypchaj. Czy coś w tym stylu, nie? No, górski mech normalnie powinien na takich skałach rosnąć, a jego tutaj nigdzie nie ma. Albo na drzewie po którejś stronie i tutaj też nic takiego nie ma. Górski mech. Kolejne ziele. No widzicie, tego zioła jest milion, a górski mech nie istnieje, nie? Ani jednego mi gra nie dała. Wejdę tędy? Wow, mogę sobie tędy wejść, czy nie mogę? Nie, nie mogę. Górski mech, no cholera. Gdzie jest górski mech? Albo powinien być, nie wiem, na takim kamieniu. No, powinien tu być nawet. W tym obozie powinien rosnąć. Wiecie, no ja poszłam całkiem daleko, no nie? Albo tu powinien być na przykład, nie? Ten kamień po coś powinien tutaj być. No nie mówcie mi, że mam wejść w jakiś poradnik i szukać, gdzie ja górski mech znajdę, nie? Ewentualnie zrobimy krótszy odcinek dzisiaj i ja pomyślę, gdzie jest ten mech. W sensie może się przejdę gdzieś i sama znajdę. Może gdzieś tu? Fak, chciałam wejść na górę. Mogę wejść na górę w ogóle? Może na górze jest ten mech? Gdzieś tu. A może ty, Orto, widziałeś gdzieś, gdzie rośnie górski mech? O właśnie. Nie masz może przy sobie butelki wody? Mam, tylko po co ci ona? Clarence potrzebuje się napić. Jego butelka świeci już pustkami. Trzeba było tak od razu mówić. Daj mu ją, niech mu wyjdzie na zdrowie. Dobra, dziękuję, bo też się zastanawiałam, co z tą butelką wody.
Nie pytajcie mnie, co ja robię, ale górski mech może rosnąć tam na górze nawet, wiecie? Tak w sumie doszło do mnie to teraz, że może on być na górze po prostu tutaj nawet w tym obozowisku. Bo coś czuję, że nie bez powodu mogę tu wleść. Tylko trzeba umieć tutaj wchodzić, a nie tak jak ja, bugować grę. Fuck my life. Czy ten mech gdzieś tu rośnie? Po cholerę ja tu przyszłam. Ej, no ja poważnie się teraz zastanawiam, co jest z tym chemnie tak. O, ale bym placka wywaliła, nie? Mogę ci dać część rzeczy, które znalazłam? Okej, mogę. Mam coś jeszcze dla ciebie. Co takiego? Prosiłeś mnie wcześniej o butelkę wody. Mam jedną przy sobie. Możesz ją sobie wziąć. Wielkie dzięki, Ronin. Tylko tego brakowało mi do szczęścia. Okej, i aktualnie umiesz wstać, tak? Wyśmienita. Super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Odwdzięczę ci się jeszcze kiedyś za to. Podobno nie możesz wstać, gościu. Erwin, hey, czy ty wiesz może, gdzie mech rośnie? Nie. Czy ja jestem aż tak dużym debilem, że nie widzę tego mchu nigdzie? Wiecie co, jest to bardzo możliwe, bo byłam tutaj i ominęłam na przykład starą monetę, więc... Może ja po prostu nie mam... mózgu. Tutaj mogę wejść, co też mi się trochę nie podoba. Że gramy tu wpuszcza na te góry, nie? Może górski mech tu gdzieś rośnie, na najwyższym szczycie, w najwyższej wieży. Holender. Gdzie ja wlizłam? Gdzie ja wlazłam, nie? No miałam rosnąć w górach, to jesteśmy w górach. Oczywiście, pusta mapa. Nic tam nie ma. Świetnie. Tam jest to jezioro, do którego wpadłam. Wejście tutaj nie dało mi kompletnie nic. Moi drodzy, wydaje mi się, że na tym moglibyśmy sobie dzisiejszy odcinek zakończyć. Ja postaram się poszukać, gdzie ten mech można znaleźć, bo bez przesady, ale nie ruszymy się dalej bez tego mchu. Znaczy w teorii możemy iść sobie chodzić, ekspić, ale nie wiem, czy to ma sens. No chyba, że faktycznie okazałoby się, że ten mech jest gdzieś w miejscu, gdzie wiecie, trzeba się faktycznie dłuższy kawałek przejść. Wiecie, nie wiem tego, bo pierwszy raz gram w modyfikację, nie patrzyłam do żadnych poradników wcześniej. A tutaj nigdzie nie widzę, bo wiecie, taki mech powinien właśnie rosnąć przy skałach, a nie rośnie. Ewentualnie możemy jeszcze sprawdzić, czy nie mam mchu przypadkiem tutaj gdzieś. Czy nie ominęłam, ale na 100% nie. No i co, dziękuję wam za ten pierwszy odcinek. Troszeczkę nudny, troszeczkę bez sensu, bo tak jak wiemy, górski mech nie istnieje w tej modyfikacji, a podobno powinien być w okolicy. Także, no cóż, na tym sobie zakończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał mimo wszystko, bo jednak było całkiem żwawo, całkiem fajnie poznawanie nowego terenu i w ogóle. No ale zobaczymy się raczej już w kolejnym odcinku. Zaczniemy od tego mchu. Pieprzonego mchu. I zobaczymy, gdzie ten dziadowski mech rośnie. No bo tak jak mówię, ja jestem ślepa, nie? Nie widzę. Fajnie by było, gdybyście wy widzieli, moglibyście mi napisać w komentarzu: Tori, jesteś ślepa. Mech był tu i tu. Nie obraziłabym się. A tymczasem jeszcze raz wam dziękuję. Do kolejnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, komentarz, subskrypcja z dzwonem. Lecę montować dla was ten materiał i lecę szukać mchu. Cześć!